Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, ta gra nazywa się Neverwinter. Jestem troszkę zdziwiony, że jestem w tej grze, dlatego, że były plany na może nie całkiem jakąś sensowną serię, tylko żeby parę osób wciągnąć, polatać trochę i pograć troszkę w Neverwinterze, bo why not? Plany się na razie rozeszły, ale ze względu na to, że trudno mi na ostatnią chwilę wymyślić coś innego, to odpaliłem Neverwintera, szczególnie, że Chryster powiedział, że dla powracających graczy bądź początkujących graczy są jakieś fajne teraz questy ze specyficznym poczuciem humoru. Questy, które jakby mają nas pchnąć do przodu, pokazać co, gdzie, jak. To jest ten Black Lake Job Fairy, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli nic nie pokręciłem, pod J jest tutaj. Tak, Black Lake Job Fairy to są te ulotki, które w poprzednim odcinku gdzieś tam były porozwieszane w tym głównym mieście. W Neverwinter, troll, lololo, w enklawie protektora, że Neverwinter, okej, niech im będzie. No i z automatu podniosłem tego questa i mogę go wykonać, więc skoczmy do tego miejsca. To będzie chyba specjalna instancja miejsca, które znam, przynajmniej jak tu się załadowałem, rozejrzeć się o co chodzi. To tak wyglądało jak lokacja, która się nazywa, czy ja tu mogę zobaczyć, brama jest inna. To wygląda prawie jak Black Lake District. Praktycznie identycznie, tylko brama jest tutaj inna, ale też po prawej jest to coś, tutaj jest jakiś tam sprzedawca. Czy ja mam miejsce w plecaku? Umownie. Bardzo. Mamy ze sobą swojego Ricka Graysona, który jest healerem, więc może damy radę jako tako. O, filmik, animation. Mam podobnego jelonka na innej postaci. Nie mówcie mi, że zostanę internem. Internet. No to jest dokładnie Black Lake District. Może nawet teraz brama wygląda tak samo, tylko ja o tym nie wiem, bo dawno nie grałem. Ale zobaczmy, co oni tu dają i czego od nas tutaj wymagają. Poduszki z jakimś napisem. Are you hiring? I assume you're here to join the Ghanadar cultists. They're right over there. Okay. Really? Everybody else who comes down here has either joined the cult or the Nashor rebels. And none of the incredible forms I've brought are getting filled out. Okay. You know, if you messed with their operations, I bet nobody would even notice. You know what? Let's say it's a test or something. Acquisitions Incorporated might not be a good fit then. If you change your mind, I'll look for people running in fear. Hopefully towards this booth. But first, you'll have to ask around to find where they have their base of operations. Pretend that you want to join them. Okej, okay, czyli żeby teoretycznie dostać walnut, to jest orzeżek, drewno orzechowe? Dobrze? Dobrze kojarzę? Tak? Nie? Może? Żeby dostać robotę u tej babki, musimy nabruździć troszkę kultystom i ten, czy oni się właśnie, to jest tak jak na studiach, że idziecie na amerykański college i się wystawiają, a tutaj są joksi, nie wiem, bractwo tam, sigma, beta, whatever, i zajmujemy się sportem, a tutaj są krawieckie jakieś ten, jedziemy na drutach, nie? Różnie. Zagadajmy może najpierw do tego po kolei. Old Jerry. Ja go skądś kojarzę. Czy on... Okej, okay. Pa. Nie, ja mam zwykłą melisę, to nie jest wystarczająco mocny trunek, żeby się z Joe dogadać. Angry Joe. Like you'd make a great sacrifice, a real natural. The cult of Ghanadar has a great work environment with real opportunities for upward mobility. Okej. I love your enthusiasm. We're all about cultivating a positive atmosphere. If you love your job, you'll never work a day in your life, which will be coming to a swift end. So head on down over that bridge and straight onto the shore. You'll know you're there when you reach the wagon. Okej. Możemy jeszcze zagadać z tymi.
tak to wygląda. Mam wrażenie, że oni cisną tutaj po kilku rzeczach, po których to znaczy niebezpiecznie jest cisnąć w tym roku. Okay. Just follow that tunnel behind me, and it'll take you straight to our registration booth. Okay. Jedni i drudzy chcą nas zrobić totalnie. Może pójdziemy za tym tunelem, ci nas tu będą pewnie chcieli przeatakować. Rekruci. Witamy w Nashersach. Bliżej mi tą postacią do Nashersów niż do kultystów. Głównie dlatego, że no warrior taki troszkę bardzo. Więc ja. Ej, no. A biją mnie. No co mi bijecie healera, no bez takich. Ty, Rick, wychodź z tego czerwonego kółka. Mama cię nie uczyła, że nie stoimy w czerwonych kółkach? Podnosimy wszystko. Juhu! Zepsuliśmy co było do zepsucia tutaj? Najwyraźniej, da się tędy przyjść. Da się, zasieki nie są jakieś wcale takie wybitne. Ale tu nas chce puścić dalej już do wyjścia może. A to nie jest to, co chcielibyśmy dziś osiągnąć. Dzisiaj z chęcią byśmy... O, czemu się puściło się? No niestety, mam wrażenie, że Rick Grayson robi większe demy. Tak jakby nas zeskalowało, jego nie, okej. W ogóle przyszliśmy się zapisać do Nashersów. Ale przyszliśmy się zapisać do Nashersów z tym, jak mu tam kumplem, tak, to jest kumpel, który nigdzie sam nie chodzi. On nas, ty nie pij tutaj, okej. W pracy jesteś, nie wolno pić. Dobra, idziemy przez mostek. Cult Herald. Zombie. Klasyka. Zapomniałem, że to trzeba wcześniej. No tutaj. Kurczę, ale ta gierka miała urok straszny. Stęskniłem, że... Ojej, pamiętam tę misję, co zaraz przez tę bramę się taką przechodziło i tam była taka instancja fajna. Robiłem to chyba 100 razy, bo kasowałem i tworzyłem nowe postacie i zawsze gdzieś tak tutaj na tej lokacji było takie, no dobra, zrobię jeszcze tą jedną misję, a potem nie podoba mi się wygląd, zacznę jeszcze raz. A bardziej slalomem się puścić mnie nie dało. Czy tu jest coś, coś mi podpalili? Nie, to na razie jest takie, że udajemy, że jesteśmy, nie? My tu, no okej. I dzisiaj jestem kultystą, fajnie by było ich ciuchy tak zajumać tutaj, coś tam ten. Czaszki, nie czaszki, czarne świece, klimat prawie jak u mnie w drugim pokoju. Okej, do tego pana tutaj i może by tak podeszli do mnie, nie? To po co ja to ładowałem? Ale się dam sfrajerzyć. Coś się tu podniosło, coś tu zostało. Niestety tutaj nie ma lisich ogonów, tak jak w Maple Story, więc nie ma z mojej perspektywy insta-baja, nie? Okej. Tak troszkę powoli padają, jeszcze nie zauważyli, że nie żyją. O, ten się zczaił jak ostatni. Brawa. To jest kolejna ekipa. Wszyscy. Nie zczaił się żaden tutaj, wiecie, nie, tak się nie miga od śmierci. Chyba nie, no dobra, to idźmy tamtędy, bo wydaje mi się, że to jest właściwa droga. Ale czymże jest właściwa droga w tym życiu? To trudno stwierdzić, nie? To nie jest takie proste, że... idź na studia, znajdź dobrą pracę, nie? Tam hajtnij się, whatever. Ten system już nie działa. Teraz to trzeba wygrać w totka albo coś.
Albo wiecie, coś osiągnąć w życiu, jakiś achievement wbić. Och, well. No dobra, wracamy. Dużo chaotycznie biegających ludzi. Też nie to. Okej. Okay. Ale też jest fajnie. Mówcie mi Quake. Albo Doom od razu. Lecimy, lecimy, lecimy. Frolic. Gdzieś tak nazwałem swojego peta swoją drogą też. Cytat z Buffy. Pogromcy wampirów. Tam był tekst tego jej mentora. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ten Brytyjczyk z biblioteki szkolnej. You joke? Yes, I joke. Occasional frolic. Jakoś to w sposób taki rymowany powiedział, że to zabrzmiało tak. Nie spodziewałem się takiego tekstu po tym gościu. Ale okej, okay, wyszło mu to. Two things. First of all, I appreciate your help. With all the murder and the fire. Don't worry, I won't tell anyone. I'm complicit, and that ensures both our safety. Anyway, one of those rebel jerks stole my documancy satchel and took off into the sewers. I would get it, but I don't want to leave my post. And also, I don't want to get it. Could you head in there and find it for me? I'll fill out your paperwork expertly, and I'll put in a good word for you at the home office. Thanks, murderer. I'm just kidding. Don't kill me, though. For real. Okay, I'm on it. Wbijamy. Czy temperatura obniża we Wrocławiu? Kaloryfery znów zaczęły jeździć. Znaczy jeździć. Ciekawe określenie użyłem. Swoją drogą. Ale to, co się zrobiło ciekawe. Dwa dni ciepła we Wrocławiu, odzwyczaiłem się, od razu mi wyschły oczy, jak tylko to zaczęło grzać. Takie. Dwie minuty 30 sekund, żeby móc się pomodlić. Tu jest ten moment, że jeżeli to jest ten sam. No, Dungiem tego nie można nazwać, ta sama taka instancja, co jak ją robiłem wtedy, to tu powinny być pułapki w różnych miejscach, więc... Co to jest? Czy to wygląda jak jakieś, to znaczy szczurołaki, jak to się nazywa w D&D w Warhammerze, to by byli skaweni, ale to nie jest Warhammer. Nie jest to Vermintide! Swoją drogą, kurka, powinienem pyknąć Vermintide'a. Człowiek kupił, poinstalował, ale nie odpalił. Lykantropi. Że co to, jakieś wilkołaki? Nie widzę jakoś wybitnie bardzo, żeby to były wilkołaki. Nie wiem, czy ty mnie bijesz po plecach, czy... Nie, to jest albo inny, albo zmienili model, nie wiem. Wygląda to tu trochę inaczej, nie jestem przekonany, nie jest to identyczne. Okej. Ej, ta gierka wygląda dużo ładniej niż pamiętam. Trochę nowych shaderów, bump mapping podbili na teksturach. I nie jestem. I nie ma pułapek tutaj. Tu na pewno były pułapki. Pamiętam jak dziś. No, robiłem to tak wiele razy. O, tu jest jedna pułapka. Przed którą się ten sewer guard zatrzymał, żeby nas ten wpuścić w maliny. Okej. Okay. Inventory is full! Nie! Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Ja mogę na przykład coś wysłać tego przydopasa na sprzedaż? Czy taka opcja istnieje? Taka opcja byłaby dobra, ale to chyba nie ten typ gry. Och, well, a co to w ogóle tu leży? Inventory is full, nie wiadomo. O, pułapka, nie? Omijam. Który? A nie, żaden. Niektóry, to po prostu ten się... Modlitwa załadowała, mogę się znowu ten, wiecie. Do swojego... Który to jest? Vulk Tempus. Okej. Czy tu są jakieś... No. O,
Okej. Okay. Napajanki przestało się ładnie rozpadły. I się można. Dobra, szybkie porządki w placaku dokonane, biegniemy dalej. Żadnych pułapek jest, nie ma, to znaczy jest, że nie ma. Czy to są lampki, myślałem, że to lampki choinkowe. Gdzie mnie pani, nie! Zostaw mojego healera. Powiem jeszcze któryś, da się to przywrócić? Nie da się tego przywrócić. Nie, to nie. Skaczemy sobie. Skaczing. Serio? Jestem zawiedziony. Yes, I ate him. And according to Rad Law, which is a real thing, I'm entitled to 100%. Yeah, that's terrible. It's weird that you want it so much. You know that all it has inside is papers, right? You still want it. Well, I hit it, but I can go get it if you'd get me something better. What? I would like a big bag full of skulls, please. The kobolds deeper in the sewers have all kinds of skulls. I don't know where they're getting them. Well, hands yank at that part. Nie mogę go po prostu zabić i zabrać. Wydaje mi się, że to jest rozważne podejście do sytuacji. Jakieś porobili mini cusie takie. Okej, okay, pułapka, widzę. Aż to. Kolejna ekipa, dobra, cooldown 3, 2, 1, 0 i... No mam wrażenie, że to jest wszystko poskładane z asetów, które znam. Że troszkę pozamieniali miejscami, jest troszkę inaczej, ale... Ale to już było, że tak powiem. I niby, że się... O, pułapka kolejna tutaj. Niby się więcej nie wraci, a jednak, nie? Panie Hawranek. Ej, no serio, panowie, wszyscy? Dobra, tu można by... korzystać jak mamy. Tara, take all. Nie wiem co to jest. Czy tam coś jest z jednej i z drugiej strony, jakby nie ma nic. Aczkolwiek tu jest wajcha. Ciąg za wajchę krąg. I lecimy dalej. O, ale tu nie mamy zapewne kita, bo się świeci na czerwono, tak. Tak mi się właśnie zdawało. Okej, okay, tu jest pułapka. A z tej strony... Aha, jeszcze jeden żyje. Okej, okay, tu jeszcze coś jest. Nie, z której strony jeszcze było jedno. Ale nie widzę gdzie. To znaczy, że minęliśmy jakoś. Okej. Okay. Nie, przeskoczyłem, demet. Dobra, naładujmy się z obszarowym. No i super. Jej, nie musimy iść do pająków. Oj! Pająki przyszły do nas. Okej. Okay. Że tam będzie coś fajnego czekał. Tu były takie kosy straszne, tam dalej chyba. Na które jak się wlazło, to wow! Życia się traciło. Skrzyneczka.
i pająk, który nas jeszcze nie przyuważył do końca. Ewidentnie są te... Podnieśliśmy wszystko ze skrzynki, nie zostało otwarte. Nie wiem dlaczego, czy w tej grze nie zostały otwarte. Lubię jak skrzynki w grach po wykorzystaniu zostają otwarte, widać, że były użyte, no ale... Może ja. Jakaś pułapka, gdzieś tu coś. Czerwone szmaty w kolejnej grze. O, od razu czeka nas tutaj. Okej, spadaj. Idziemy zagadać do pani... jak on się nazywa? Walnut Dankgrass. Jak on się nazywa, Dankgrass? Ten naukowiec, znaczy naukowiec, popularyzator nauki bardziej w Ameryce, on chyba naukowcem średnim jest. But there's a ton of centipedes in there, so that's a plus. Let me fill out your forms and you can head to our local headquarters in Protector's Enclave. I'll message them to let them know you're coming. Then you can start your orientation course. Good luck. Dzięki, orzecheł. Dzięki. To jest cały quest, czy dopiero początek? Tak, cały quest to było bardzo szybkie, że tak powiem. Liczyłem na coś takiego, wiecie, o... Look by minimap to see upcoming contest. Okej, okay. X to hide, a nie żeby zobaczyć minimapę, no okej, okay. Tales of Old. Wracamy do enklawy protektora. Zium! Okej. Prowadzi mnie do skrzynki? O, demet. O, okej. Że tak powiem. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Na kuń? Nie, piechotą. Prawdziwi wojownicy idą z buta, tak? Jej. Pamiętam jak grałem kiedyś. Czy to jest specjalna wersja tej mapy? Czy teraz dodali ten balon tam? Interesting. Ja grałem za pierwszym razem jeszcze na starym kompie. To tutaj tak mi cięło jak biegałem po tej lokalizacji. Oni tutaj coś zmienili, jest trochę inaczej. Nie jestem w stanie powiedzieć co. Może modele budynków przebudowali? Jest takie jakby bardziej skompresowane, sensowne? No musiał zapytać kogoś kto wie, ale mam wrażenie, że jest ciutkę z deka inaczej. Wiecie co, zanim wbijemy, może pójdźmy do jakiegoś merchanta wyprzedać się skrapu, który mamy na postaci. To by było chyba... mądre? Nie wiem? Hello? Nie mogę z nim zagadać? Aha, to jest jeden z tych specjalnych. Ten już nie ma tych questów daily, które kryształy dawały. Ciekawe jak teraz da się te kryształy farmić. Zmienili to najwyraźniej. Mallory Knight F. Gadamy. I teraz tak. Sell all treasure, okej, okay. O, od razu. Ten hełm jest gorszy od tego co ja mam. Ale ma kamycek, jeszcze kamycki wydobywał, może na razie tego nie będę sprzedawał. Zobaczymy do czego nam się mu to przyda. Sprzedajmy jeszcze to. Refine ponty to może zostawimy, to się przydawało, ile dobrze pamiętam. I reszty w sumie nie ma co ruszać, no strasznie mało miejsca mam na te postaci, ale to nie jest postać, którą jakkolwiek, kiedykolwiek rozwijałem. No dobra, lecimy z powrotem. No dobra, niech będzie na kuń. Rycerz na białym koniu, że tak powiem klasyka. Potrąćmy przechodnia, też klasyka. Koń na schodach troszkę mniej klasyka, prawie Skyrim. To ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy kontynuowali tutaj fabułę i hej!
mam Melisę i nic więcej do powiedzenia.